Cześć kochani, tatuś przyszedł. Witam serdecznie, witam największego polskiego pizzeksa. Witam. Ale trzeba przyznać, że Wojtek jest chyba aktualnie najbardziej popularnym influencerem w naszym kraju, co? Wojtek osiągnął największy pik popularności, ma największą armię biseksów i to jest mega szacun. Mega szacun. I uważam, że wielkie brawa dla Wojtka. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie za gigantyczną armię. Nie wiem, jak to się stało, nie mam pojęcia, ale fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że będziemy się rozwijać, jakkolwiek to znaczy. Jak ty to odbierasz? Odbierasz to jako coś dobrego, czy nie? Znaczy, stary, to niespodziewane. Trend na TikToku. Nie wiem, skąd się to wzięło, ale i tak świetnie, że mam tak wspaniałych widzów. Ostatnio miałem okazję porozmawiać z kilkoma osobami. Wbiłem na live na TikToku i to, co się dzieje, to jest w ogóle niespodziewane dla mnie, więc takie... Słuchaj, wow, taka ciekawostka. Sprawdzaliśmy analitykę statystyczną, kliknięć w miniaturkę. Na samym początku mieliśmy zawodników z fejmu. Tendencja była rosnąca, ale taka, wiesz, zmieniliśmy na miniaturkę... Tą bisek. Tą czarno-białą i wyjebało. Dlatego fajnie, żeby może jakiś rywal się znajdzie. Ja w ogóle powiedziałem Wojtazowi, że za tydzień jak będzie wychodzić z lodówki, to będzie to męczące. Więc teraz ma najlepszy moment do negocjacji waleczki. Także słuchajcie, jeżeli ktoś jest chętny, interesujący na walkę z Wojtkiem, no to co, no to zapraszamy. Ja uważam, że dobrym pikiem byłby Paramaxil. A ja myślę, że Ksajo może... Sponsorem filmu jest GeForce Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEP4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, np. Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez Paysafe Card. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo, przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEP4, który da Wam 5% do doładowania. Link w opisie. Poznaliście właśnie wszystkich zawodników turnieju w klatce rzymskiej. Tak wyglądają zawodnicy i tak wyglądają zestawienia. Zacznij może od pierwszej pary, czyli Greg Wiewiór. Ja bym chciał, Gregu, zadać Ci pytanie, bo Ty na Twitterze napisałeś: niesamowite pizdy walczą fame, szkoda słów na niektórych. Na razie ciach Bajera Borodo, ale czekajcie, bo beka będzie jak skurwysyn z kilku łbów. I Hubert dopowie resztę. Tak, bo to podobno chodziło, Grzesiek, o dwóch rywali, którzy są w tym turnieju, którzy nie do końca. To znaczy nie dwóch, ja słyszałem po prostu dwa konkretne nazwiska, ale... Słyszałem, że nie tylko oni, że ktoś tam jeszcze. Ale to kto konkret? Właśnie nie wiem, kto oprócz dwóch. A to tych dwóch? A, tych dwóch? Tak. No ja dostałem informację, że Alan i Arek Tańcula nie chcieli, żebym był w turnieju. No to są jakieś pomówienia. Powiedz mi, kto ci taką informację dał? Zresztą wyjaśnialiśmy wszystko na Twitterze. Zarząd. Zarząd tak powiedział? Kto? Tak, no powiedz nazwisko, który tak powiedział. No wiesz, kto jest. To ty kurwa pierwszą galę masz, że nie wiesz, kto jest w zarządzie? Ale kto dokładnie z tego zarządu powiedział? To samo jest ze swojej strony, że ja się ciebie obawiałem? Stary, co ty pierdolisz? No tak. Ciebie? Absolutnie. No, serio? Proszę, Greg. Masz, jesteś, kurwa, coś tam potrafisz, ale no kurwa, no bez przesady, żeby się ciebie bać. Ej, stary, kurwa. Czyli nie... Chodziłem na wszystkimi zawodnikami. No właśnie, dlatego mnie to zdziwiło. Absolutnie, więc kurwa... Dlatego mnie to zdziwiło. Zarząd, tak samo zarząd wie, że ja nie odmawiam przeciwników. To dlaczego nie chciałeś, żebym ja był? Absolutnie, to był kurwa... Nie chciałeś? Na pewno nie. Nawet nic nie powiedziałeś? Nic nie powiedziałem na temat. Nic nie powiedziałeś na mój temat? Absolutnie, na ciebie, na tobie. Ani swojemu menadżerowi, ani Jak się dowiedziałem, że będziesz się bił z Wiewiórem, nawet się ucieszyłem, bo w końcu zweryfikuję, kto to będzie miał mocniejszy partner. Znaczy ja muszę stanąć trochę w obronie Grega, że rzeczywiście gdzieś tam inside była taka gadka. Nie wiem, czy to z menadżerem... Ja się wybałem, że ja się kurwa kogoś wystraszę, co ty kurwa boksel pierdolisz? Nie, słuchaj, była taka rozmowa, bo wiem, że Rafał rzucał coś takiego, po prostu ogólnie na firmową konfę, ale nie było tak powiedziane stricte, że ty osobiście albo Arek, tylko możliwe, że ktoś z menadżerów gadał, bo wiadomo, że Greg jest osobą, która potrafi dużo, no i szanse mogą trochę się zmniejszyć, gdy on jest po prostu w turnieju. Ale to jest kurwa bardzo mocny turniej, więc tak. Absolutnie kurwa, no, to ale jeżeli na pewno tak nie było, jeżeli weryfikuje. Mówisz, że nie, to luz, to wyjebamy absolutnie, to w ogóle. Absolutnie, czegoś takiego nie było, przynajmniej z mojej strony. Skąd to powstało w takim razie? Ja się na wszystko, na 80 kg Arek, miało być, sam boks, małe rękawice, poczekaj. Na wszystko się godziłem. Naprawdę nic nie powiedziałeś?
To skąd takie informacje? Ale ty ci mówię od razu. To ja ci może mówię od razu. Ja słuchaj, naprawdę, kurwa, zresztą też widzowie wiedzą, że ja kurwa się nie boję nikogo. Może nikogo się nie boję. Ja się też nie boję dostać w pierdol, jak to się mówi. Wychodzę i się napierdalam. Wygra lepszy, oczywiście, ale wychodzę i się napierdalam i każdy to może tutaj. No w sumie podpierdzi. Najczęściej Ara nikt to w pierdol dostajesz, więc on się nie boi dostać w pierdol. No to zobaczymy. Ja obiecuję, że już nie zostawię kurwa, tego ja w rękach sędziów. Jak ty o coś mi obiecujesz, kochany. Greg powiedział tylko o Arku, o tobie jeszcze nic nie powiedział, Alan, a ty od razu się tak jakby Alan, Alan. Tu, a na Żyte się odezwał. Ty tam logopedy szukaj powiedział? Lepiej, ty. Nie mówiłem, masz rację. Stały tekst. Szukaj logopedy, kurwa. Masz coś a jest jakiś może tłumacz na sali? Ale to już stary, wiesz, śmieszny. Jest tłumacz na sali? Ktoś przestaje być śmieszny, bo cały czas tylko te tekst używasz. Wymyśl coś nowego, kreatywny bądź. Ty, ja dostałem, wiesz, jakie informacje jeszcze, że w sumie to tylko Zadyma i Tybori chyba nic nie mówili na twój temat. Znaczy, w sensie na mój temat. No właśnie... A ja? Co mówiłem? Że wszyscy gadaliśmy tak. No, zaraz wszyscy, zaraz. Ja ci mówię, co cieszyłeś, że co, że znowu na dziurę dostaniesz? No zobaczymy, czy znowu, kurwa, będzie tak samo. Przestań, wariacie. No właśnie, Piotrek jest zadra trochę. No pierdoli, przecież ja pierwszy to, jak usłyszałem, że on walczy, to ja nawet chciałem, żeby pierwsza walka była z nim, kurwa. Ale powiedzieli, że musi walczyć z wiewiórem, bo to dwóch parterowców. A ja chcę właśnie wyjść i pokazać ci, jak ci wpierdolę i tyle. Koniec, kropka. Możemy zrobić, jak chcę. No to ja chętnie, kurwa, nie ma problemu. Proszę cię. Co ty mnie prosisz? Piździe, to mam. Kurwa, chłopie. Przecież to by się skończyło tak samo albo szybciej. No to zobaczymy. No, kurwa, mam nadzieję, że... W rzymskiej klatce? W rzymskiej klatce? Chłopie, mam nadzieję, że kurwa trafimy na siebie w tym turnieju. Że kurde, Greg, ty masz chyba nisko samoocenę, że sobie daleko, tak mówisz. Że znajdziesz na tyle daleko, że kurwa... Wszyscy się obstrali. Jezu, to jakiś masz kompleks. To mi nie wolę, po prostu. W stronę całkowicie. Bo to, co było, okej. Okay. Dałem dupy, po prostu. No kurwa, chujowo wszystko wyszło. Od początku do samego końca. Ale na spokojnie sobie to przeanalizowałem, wziąłem się za siebie. Na ten moment schudłem już ponad 6 kg. I jeszcze mam zamiar troszkę schudnąć, i także Szeli będzie szybki, a jak Szeli jest szybki, kurwa, to jest w stanie wygrać z każdym. Pamiętajcie. To jak Adamek, nie? Ale wszyscy tutaj kłamią, bo prawda jest taka, że wszyscy w siódemkę poszliśmy razem i zrobiliśmy kupę na myśl, że Greg jest w turnieju. Dzięki. Tak, właśnie, a ty masz właśnie o tym, a z tobą nie rozmawiam. Właśnie o tym, się modlimy, o tym właśnie mówię. O tym mówię. Ale czemu ty się wpierdalasz? O tobie nic nie powiedziałem, chłopie. No, ale nie, ja po prostu słucham ciebie i nie mogę się nadziwić, jak jesteś przychlastany gościu, kurwa. Człowiek kciuk, kurwa, weź, niedowartościowany chłopie. Chłopie, spójrz, weź. Nie denerwuj się, spokojnie. Piotrek i Zadyma, tak tylko? No tak mi powiedzieli, przecież to nie ja. To nie ja sobie też tak się obstrałeś, Grega. No a jak? Ja to, słuchaj, już będę chyba wytrzepać klocka, bo jestem tak zestresowany. A powiedz mi druga sprawa, gdyby rzeczywiście tak było, słuchaj, gdyby rzeczywiście tak było, to czemu tyle razy żeśmy się mijali, kurwa, na tych, to czemu do mnie potrzebujesz i nie wyjaśniłeś tego? Tyle razy, żebyśmy byli, kurwa, na sesji i tak dalej. A pochuj wyjaśnij. Ale co to jest do wyjaśnienia? Pierdolisz na konferencji, nie wiem. Nie, stary, ty. Mógłbyś podejść, kurwa, Alan, to prawda, że tego? Ja bym ci od razu ci coś. Ale pochuj. Ty, tak, pochuj, a wylałeś sobie tutaj to zatrzymać. Ty, ale bo słuchaj. I zrobić ciebie wirtuoza, że kurwa wszyscy się do ciebie obstrani, no, proszę cię. Taka prawda, ale słuchaj, co ja miałem sobie z tobą wyjaśniać? Czy ty mnie obraziłeś? No nie. No właśnie, to co ja miałem? Podejść do ciebie i mówić... Ale mogłeś podejść normalnie, kurwa, ale rzeczywiście to jest prawda. Mogłeś podejść, ty, ale podobno jesteś obstrany, normalnie, kurwa, bo, o co tu chodzi? Bo wiesz, są nieraz, kurwa, tacy zawodnicy czy coś, że nie wszystko, na przykład tak jak ja, że nie wszystko robią pod kamerę. Ja jeżeli do kogoś coś mam, to normalnie podchodzę i się wtedy pytam. Ale ja widzę, nie mam, że ty nic potrzebujesz, ty, trochę atencji. Ale ja nie mam nic do ciebie. Kolejną walkę chcesz zrobić czy coś, chcesz kolejną walkę, ale to też nie ma problemu. Ja nie mam nic do ciebie, jeśli byś się obstrał, to też bym do ciebie nic nie miał. Co mnie to obchodzi, nie? To nie jest moja sprawa, stary. Greg, mi się wydaje, że oni chcieli cię dowartościować, żebyś wziął ten turniej, że kurwa, oni się wszyscy obstrali ciebie, stary, bierz, wchodź, bij się. Myślę, że to może... Raz ci się udało z Szeligą wygrać i już, kurwa, obrosłeś tak w piórka, że myślisz, że drugi raz, nie wiadomo kim. Drugi raz. Zobaczymy. A ja tylko powiem naszym widzom, to jest turniej w klatce rzymskiej w MMA. Będą 3 etapy, ćwierćfinał, półfinał i finał. Ćwierćfinał i półfinał, jest tylko jedna runda, 5-minutowa. Także panowie macie bardzo mało czasu, żeby wjechać w lokomotywę. No to normalnie, pełna pizda i do przodu, to od pierwszej sekundy, uwaga, bo to już nie ma co kurwa mam kalkulować. Mam nadzieję, bo są tam nie ma gdzie spierdalać, nie ma nic. Tylko dokończę o zasadach, są dozwolone łokcie, także mam nadzieję panowie, że w końcu zobaczymy te legendarne łokcie. No kurwa, finał, zobaczymy. Finał, uwaga, finał jest no limit. Pary są predefiniowane i panowie biją się następująco. Piotrek Tyburski bije się z Zadymą, Arkadiusz Tańcula bije się z Alanem Kwiecińskim, Szeli bije się z Tomkiem i Wiewiór bije się z Gregiem. Następnie na programie specjalnym będziemy losowali kolejną drabinkę, także śledźcie nasze media. No i panowie, Wiewiór wygrał ostatni turniej o 1,5 miliona złotych. Bo mnie nie było.
I mnie, nie, było. No i mnie. Był do 80 kg. Wolałbym go do 80 niż do 90. Ale ważenie było w dniu walki. Prawda jest taka, że wy wszyscy się mnie tutaj obawiacie i czuję was strach naprawdę. Ej, a kto to mówi? Kto to mówi? Ej, kto to mówi? Słuchaj. A, to ty masz, Szymano. Kurwa, ja nawet nie zauważyłem, że ty tu jesteś, człowieku. Widać, najbardziej się stresujecie, bardziej krzyczycie. Ej, ja nawet nie zauważyłem, że ty tu jesteś, ziomek. Wojtek, Szymano. Kurwa, Piotrek też myślał, że rozumiesz kolegę? Wojtek, rozumiesz? Ale nie jestem, nie twoje niedoczekanie, że to on schowam, jestem tutaj. Bo i od razu tak tutaj Greg właśnie mówił, że tylko ja tak naprawdę, nie wiedziałem nawet tak naprawdę, nie czytałem, kto jest w turnieju, dostałem kontrakt, patrzyłem tylko, kto się zgadza, a teraz nawet nie patrzyłem, kto jest. Dopiero dzisiaj się dowiedziałem i na nagraniach, kto naprawdę walczy. Naprawdę to ja miałem wyjebane, naprawdę z kim będę walczył. Co on pierdoli? Obojętne mi to było. I nawet było tak, jak to mówił mój trener, świętej pamięci, trener Michał, że nieważne, jakie jest losowanie, masz być tak dobry i wiedzieć, że wygrasz z każdym. I właśnie na to przychodzę z takim zamierzeniem tutaj. Nie patrzyłem na to, kto walczy. Napisz na grupie, losowanie. Ty, napisz na grupie. Po prostu walczę. No kurwa, napisz to. Robię was po prostu. Napisz to, proszę cię, napisz. Alan, masz okazję od razu już w pierwszej rundzie zrewanżować się Arkowi za Fame 6, kiedy to Arek wchodził jako no, żółtodziób do organizacji, no i wygrał z tobą, tak doświadczonym zawodnikiem. Boli cię to dalej po tylu latach? Szczerze, kurwa, miałem parę dni takich, że płakałem w poduchę. Nie ma co, że facet ci nie płaczą, płaczą, bo dziś to, kurwa, ucierpiała moja duma, dziś to, kurde, te lata, gdzieś to może za bardzo się też spiąłem, ale płakałem w poduchę i to może przydać moja była narzeczona, bo... Kup sobie teraz wodoodporną poduchę, bo będziesz dalej płakał. Dużo mnie to kosztowało, czekałem na ten rewanż, czekałem. Tomek, w sumie to mógłbyś być ojcem każdego z tych tutaj panów. Tak. I powiedz mi, jak ty sobie wyobrażasz ewentualny finał, gdzie runda jest, słuchajcie, no limit? I jak ty chcesz, nie wiem, zawalczyć z takimi bokosami, jak, nie wiem, Wiewiór, Alan, Greg? Mam nadzieję, że z którymś z tych zawodników się spotkam w finale. Naprawdę, nie żartuję. Chyba na backstage'u, kurwa. Ja wiem. Chyba na backstage'u się spotkasz, kurwa, z nimi. Spotkam się z kimś w finale. Mam jak ty ledwie z ciosem wygrałeś? Mam taką osobę wymarzoną w finale. Jak ty z ciosem ledwie wygrałeś? Jeżeli nie, co ty masz do powiedzenia? Tomek. Proszę cię. No, jeszcze wrócę raz do Grega, bo on tak mówi, że tutaj wszyscy go się boją. Ja to chciałbym z nim zawalczyć, bo to było marzenie. Uważam, że jest z tej grupy najsłabszym zawodnikiem. Pewnie nasze drogi się nie skrzyżują, ale jak chcesz, ja mogę zawalczyć, jak on chce rewanż ze mną, a nasze drogi się też nie skrzyżują, ja mogę na następnej gali z tobą i z nim po kolei zawalczyć. Taki, kurwa, jesteś. Taki ty jesteś, kurwa, mocny. Chłopie, ty wygrałeś z ciosem, a tutaj teraz cios boi się spać przy zgaszonym świetle, chłopie. I, ale wielkie zwycięstwo. Kurwa. Człowieku. Jest tutaj wszystkich, słuchaj, ja widziałem, jak ty zachowałeś się, byliśmy na zdjęciach, nagrywaliśmy trailera, ty siedzisz w kiblu zamknięty ze strachu, z nikim nie rozmawiasz. Nie, ja po prostu, siedzisz, szczerze teraz powiem, wychodzisz, teraz dostałeś mikrofon, było tak, słuchaj. Było tak, ale było tak. Było. Cały czas tak nie siedziałem z wami, masz rację, po prostu tak. Nie chciałem siedzieć z tobą w jednym pomieszczeniu. Powiedziałem od razu, że nie chcę siedzieć z tobą w jednym pomieszczeniu, dlatego stary, wiesz, tam, gdzie nie muszę, to nie siedzę z tobą w jednym pomieszczeniu. Tutaj to jest moja praca, więc siedzę. Tam nie musiałem, siedziałem w innym. Dostałeś mikrofon i teraz... Dokładnie. Słuchaj, stary, naprawdę jesteś najsłabszym ogniwem Dobrze, zajebiście. I tak naprawdę każdy by chciał za mnie... Wiadomo, że tak. Dlatego najwięcej gada i krzyczy, bo się denerwuje. No właśnie, to jest taki trochę Adrian Cios, którego serdecznie pozdrawiam, Adrian, tam trzymaj się. I tu masz kolegę swojego tutaj, który też tylko krzyczy, ale tak naprawdę jesteś cienki jak Paul Silver. Skąd taka niechęć w ogóle pomiędzy wami, panowie? No do wszystkich ma jakieś ale po prostu. Ty, nie mam. Ja go przez dwa dni... Lekceważy wszystkich po kolei. Nie lekceważy, do nikogo się odzywał. Nie lekceważy nikogo. Na pewno nie lekceważy nikogo. Słuchaj, Alana to jakby turniej nie lekceważy nikogo. Bo ciebie jakbyś ty był tu... Alan, dla moim zdaniem, Alan akurat jest najcięższym przeciwnikiem według mnie tutaj. Ja go nie lekceważę, ale dlatego zdziwiło mnie to, co usłyszałem. Przecież sobie, kurwa, tego nie wymyśliłem. Chyba ci potwierdził Boxdel, że dostałem takie informacje, tak? Nie, ale słuchaj, no ale... No jak to mam słuchać, ale, słuchaj, kurwa? Powiedział do ciebie Alan, ty już swojem powiedziałeś. Stary, ja cię widziałem dwa dni, jak takie rzeczy wychodzą, podchodzisz do kogoś i mówisz, co cię boli. A nie tutaj wychodzi, przyszło tutaj... Ty mi, kurwa, nie będziesz mówił, co ja powinienem mówić, a co nie, akurat nie ty. Ty mi nie mów, co ja powinienem mówić, a co nie. No i utkaj. Ja nie będę z tobą gadał na ten temat, bo ci powiedział, powiedział, kurwa, że dostałem takie informacje. Powiedział, chyba nie wymyśliłem sobie, kurwa, tego, nie? Gościu. Siedzisz teraz, kurwa, i pajacujesz do mnie. Może cię pod chuja chcieli. No ale Boxdel to nie jest. Ale dostałem takie informacje, powiedział?
powiedział, pewna, bo ktoś, kurwa, powiedział, osoba. Chłopie. No może ściemnia tak samo jak ja pewnie, kurwa. Gregor, mam pytanie do ciebie. No, bo tak. Powiedziałeś, że nie będziesz w jednym pomieszczeniu tam na trailerowym chyba nagraniu z Tomkiem Oświecińskim. Nie powiedziałem, poszedłem po prostu i nie chciałem być. To nie jest coś, że ja będę niechęć, tutaj... Skąd ta niechęć? No, pierdolę go i nie będę... Skąd ta niechęć, ty? Pewnych, że po prostu na pewne tematy się nie wypowiadamy. Ale i się nie będę wypowiadał. Ale kim ty powiedz, jesteś, powiedz, stary? Kim ty w ogóle jesteś? A ty kim, kurwa, stary? Jesteś? Dla ciebie jestem panem, no, Tomkiem. No, kurwa, łysy Leonardo DiCaprio, kurwa. Siedź. Tak jest. No. Siedź, kurwa, ty kim jesteś? Tak. Tak. No i nara. Tak, tak. Ale panowie... Jedynie właśnie co możesz, to tylko teraz poszczekać. Tylko tyle dobrze, możesz. Dobrze. I ciesz się, że nie trafiłeś na mnie w pierwszej... Właśnie, cieszę tak. się, że nie trafiłem. Tak. On ci urwał głowę i nasrał do szyi i nie dopłakać jeszcze. No ja bym cię udusił i chuj, ty. No i co? Ale panowie, wydaje się, skończyło twoje kozaczenie. Wasza walka super. Byłaby chyba aktualnie... Ale słuchajcie, no to czekajcie, finale, bo coś powiedział ten pizduś tutaj, bo teraz się zakręciłem, do federacji i mówi, że następna walka może być z nim. Bardzo chętnie, słuchaj, na następnej gali... Plus, i jak ktoś nie musisz robić wagi, ja nie lubię takich rzeczy, jak ktoś nie musisz robić wagi, naprawdę. Kurwa, słuchaj, odstraszanie to są duchy, ci mówię. Tak szczerze, nie wiem, czy możemy, ale ja bym zajebał Switcha, nie? Żeby Wiewiórę zamienić ze Strachem i że to Strachu z Gregiem walczy w pierwszej, a Shelly z Wiewiórką. Bylibyście panowie na to? Znaczy... Ja powiedziałem, że mi jest obojętne, jaki jest skład i z kim walczę, więc ja mam wyjebane. Mi tylko chuja lata, ja mogę się bić tutaj, kurwa, z każdym. Znaczy ja mógłbym na coś takiego pójść, ale na pewno musiałbym to przekazać wcześniej z trenerami. Dobra, jebać telefony, zgadzam się. No! I to już chyba. Wielkie brawa! Mamy switch! Wielkie brawa. Czyli co, już oficjalnie możemy zrobić panom face to face? O strony? Jak chuj. Widziałem, o strony jesteś. Ja się cieszę, chciałbym podziękować federacji, że to się stało. Chciałeś. Będzie w pierdolisku. Powiedziałeś, że jestem najsłabszy, chciałeś, tak, super wyszło. Tak, jest, super. Schudłeś. Co? Ja jestem w formie. Ja cię lubię. Ale no też niestety to będzie dla ciebie ciężka walka. Nie, no wpierdol, jestem szybki. No to zobaczymy. Sam wiesz, że masz teraz cięższego przeciwnika, niż miałeś. Nie. Tak powiedziałeś. Znaczy no, jesteś cięższy, to okej, jesteś cięższy, tak. Znaczy lżejszy jestem. A tak, no jesteś lżejszy, jesteś lżejszy, ale jesteś jakby lepszy, tak. Jeżeli chodzi o bycie zawodnikiem, ale mnie to jeszcze bardziej motywuje. Dobrze. Panowie. Cię wpierdol, cię zmotywuje. Zobaczymy, no, zobaczymy. I do publiczności, panowie.